Dzień dobry Państwu, witam. Jest wybiła godzina 17, czy będziemy powoli zaczynać nasze spotkanie. Jeszcze pewnie osoby będą się tutaj zjawiać, więc może byśmy jeszcze 2 minuty zaczekali. Jest też z nami pani Marta Tarnowska, której ja na początku oddam na moment głos, więc pani Marto, zapraszam tutaj do pokazania się też uczestnikom. Jest już pani tutaj prezenterką, także. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym z cyklu webinarium pod tytułem Muzyka wsi i historie mówione, które poprowadzą dla nas pani Adriana Kapała i Joanna Michałowska z Centrum Archiwistyki. Dziś bez Asi, tylko ja dzisiaj będę. A, dzisiaj tylko pani, a to przepraszam. Pani Adriana Kapała z Centrum Archiwistyki Społecznej. Tylko krótko dodam, że te webinaria są realizowane w ramach działania projektu Archiwa Dostępne, który jest realizowany przez Forum Muzyki Tradycyjnej i Instytut Muzyki i Tańca w ramach działań Pracowni Muzyki Tradycyjnej Instytutu Muzyki i Tańca. I bardzo się cieszę, że się dzisiaj tutaj spotykamy znowu tak licznie. I już się nie mogę doczekać dzisiejszego szkolenia, więc przekazuję głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I już, drodzy Państwo, wrócimy wobec tego do prezentacji. I będziemy wobec tego powoli zaczynać. Znaczy widzę, że cały czas tutaj nowe osoby jeszcze się nam pojawiają w tym pokoju, więc tak może powolutku jeszcze zacznę od takiego wstępu, więc jeszcze osoby, które właśnie teraz do nas dołączyły, to witam, witam serdecznie. To jest nasze drugie spotkanie zorganizowane przez Centrum Archiwistyki Społecznej właśnie na podstawie tej współpracy z Forum Muzyki Tradycyjnej. Pewnie część z Państwa uczestniczyła też w naszym pierwszym spotkaniu. To było takie spotkanie poświęcone w ogóle początkom zakładania archiwum, gromadzenia zbiorów. Ja też dzisiaj parę słów na ten temat jeszcze powiem, przypomnę. A dla tych z Państwa, którzy nie widzieli, czy nie mogli uczestniczyć w naszym pierwszym spotkaniu, to mogę już tutaj oznajmić, że jest ono dostępne na YouTubie. Założyliśmy kanał i tam będzie można zobaczyć zarówno tamto poprzednie webinarium, jak i to dzisiejsze, które również nagrywamy. A dodam tylko jeszcze, i to jeszcze pewnie na końcu naszego spotkania powtórzę, że będziemy widzieć się jeszcze raz. Mam nadzieję, że również w takim dużym gronie, dokładnie za tydzień, gdzie będziemy już mówić o otwartym systemie archiwizacji, czyli o takim narzędziu bezpłatnym, służącym do tego, żeby sobie nasze zbiory opracować i móc je udostępnić w internecie. I też wielokrotnie będę dzisiaj nawiązywać do różnych tematów, jakie już się nam pojawiały na tym pierwszym spotkaniu, ale tak jak mówię, jeśli nawet coś dla Państwa nie będzie jasne, czy nie mogli Państwo uczestniczyć w tym pierwszym, no to ono jest dostępne na kanale YouTube i my też zresztą takie webinary jako Centrum Archiwistyki poświęcone różnym tematom prowadzimy. No witam w szczególności te osoby, które zajmują się właśnie muzyką wsi, muzyką tradycyjną, bo dla tej grupy jest to dzisiejsze webinarium dedykowane, więc będziemy mówić nie tylko o historii mówionej, ale też trochę w ogóle o zabezpieczaniu nagrań, audio, ale to dzisiaj takie no zupełne, prawda, podstawy. Myślę, że to nasze spotkanie potrwa około 1,5 godziny. Zaplanowane jest maksymalnie na 2, ale myślę, że około 1,5 godziny. Jeśli będą Państwo mieli pytania, to zapraszam do zadawania ich zarówno w trakcie, jak i również na końcu. Myślę, że damy sobie też trochę czasu
żeby móc jeszcze na jakieś wątpliwości odpowiedzieć. I też od razu uprzedzę, że materiały, prezentacja będzie dostępna. Wyślę tutaj do Państwa. Ja mam tutaj listę zgłoszeń, więc listę uczestników, więc jeśli będą Państwo zainteresowani, to również mogę tą prezentację wysłać. A może parę słów jeszcze na początku, bo już widzę, że pokój chyba się nam zapełnia, więc może zacznę od tego, skąd taki temat i też może dwa słowa o sobie. Tak jak mi już tutaj pani Marta przedstawiała, ja nazywam się Adriana Kapała i w Centrum Archiwistyki koordynuję edukację i szkolenia, ale wcześniej pracowałam w Fundacji Ośrodka Karta. Być może część z Państwa tą fundację zna. I w tej fundacji ja zajmowałam się właśnie historią mówioną, zarówno koordynowaniem projektów dokumentacyjnych, ale też takimi pracami związanymi z ich archiwizacją nagrań, ich opracowaniem, udostępnianiem w internecie, też wypożyczaniem użytkownikom zewnętrznym. Więc to były takie prace, że tak powiem, od A do Z związane właśnie z historią mówioną. A dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie uczestniczyli w pierwszym spotkaniu albo o naszym Centrum Archiwistyki nie słyszeli jakoś szerzej, to ja może też parę słów na ten temat powiem, tak żeby Państwa wprowadzić w ogóle w tematy archiwów społecznych, żebyśmy jeszcze raz sobie to utrwalili i jakoś wspólnie zapamiętali. Centrum Archiwistyki jest nową instytucją kultury, która powstała na początku tego roku i została powołana przez właśnie Fundację Ośrodka Karta oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A centrum wyrasta właśnie z doświadczeń Fundacji Ośrodka Karta, który przez lata zajmował się archiwistyką społeczną, będąc jednocześnie też największym takim archiwum społecznym w Polsce. Archiwum społecznym, czyli takim archiwum oddolnym, tworzonym przez osoby, które często nie mają tak wykształcenia archiwalnego, nie są profesjonalistami, tylko zajmują się daną dziedziną, tak jak na przykład muzyką tradycyjną, muzyką wsi, po prostu z pasji, zainteresowania, czy poczucia jakiegoś ważności tego tematu i jego utrwalenia dla kolejnych pokoleń. I przez wiele lat właśnie Ośrodek Karta był taką trochę fundacją parasolem nad tymi archiwami rozsianymi po całej Polsce. Oczywiście w pewnym momencie możliwości finansowe i organizacyjne ośrodka też jakoś zaczęły się tutaj trochę wyczerpywać i stąd właśnie pojawił się pomysł, żeby już przy wsparciu takich większych środków instytucjonalnych powołać organizację, która właśnie takimi archiwami by się opiekowała. I tak jak Forum Muzyki Tradycyjnej jest taką organizacją parasolową dla organizacji zajmujących się muzyką tradycyjną i muzyką wsi, tak my właśnie jeszcze jesteśmy i współpracujemy właśnie i z takimi fundacjami, organizacjami, które opiekują się pełną całą działką i jednocześnie z tymi podmiotami, które są wokół tego tematu skupione. Proszę też pamiętać, że właśnie te archiwa społeczne to nie tylko są grupy, które zajmują się jakąś historią lokalną, ale mogą to też być różne działania związane na przykład z mniejszościami, tak, etnicznymi, z jakimiś grupami zawodowymi, na przykład istnieje takie Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego, które też jest takim przykładem i taką oddolną inicjatywą prowadzoną przez pielęgniarki, przez kobiety. Są to często różne archiwa herstoryczne, archiwa danych grup zawodowych, więc bardzo dużo, bardzo różnorodnych projektów związanych właśnie z takim tematem się pojawia i też właśnie w Centrum Archiwistyki przenieśliśmy tutaj nasze doświadczenia z ośrodka Karta, przenieśliśmy też nasze kontakty, które były już wtedy nawiązane, no i cały czas tą sieć poszerzamy, budujemy. Te webinaria i szkolenia, jakie dla Państwa prowadzimy, są właśnie elementem takiej szeroko zakrojonej właśnie akcji tego, żeby tą dziedzinę
dziedziny ludzkiej aktywności promować i przede wszystkim, żeby móc zachować te historie lokalne czy historie związane z jakąś tematyką, jakimś unikatowym, wartościową dziedziną. Też troszkę później powiem o tym, dlaczego jest to takie ważne, żeby tak, w taki sposób to lokalnie spajać i jakby żeby no, jakąś pieczę nad tym trzymać. Chciałam jeszcze, tak jak już tutaj mówiłam, jeszcze raz troszkę wrócić do tych tematów, które pojawiły się poprzednio. Też dziękuję za wszystkie pytania, jakie od Państwa w tej materii otrzymałam. I jeśli jeszcze komuś nie odpisałam, to z góry przepraszam, na pewno udzielę odpowiedzi na wszystkie pytania. Bardzo dużo tych zapytań tutaj do mnie dotarło, więc bardzo się cieszę, że takim dużym zainteresowaniem się cieszyło to nasze pierwsze spotkanie. Bo tak naprawdę tworząc archiwum społeczne, musimy sobie odpowiedzieć na takie pytania, co gromadzimy w tym archiwum. I zazwyczaj te inicjatywy, które Państwo reprezentują, czyli inicjatywy związane z muzyką wsi, muzyką tradycyjną, nagrywaniem różnorakich tak, materiałów, bo to będą i nagrania właśnie muzyczne, czy nagrania jakichś imprez, spotkań, mogą to być też właśnie historie mówione, o których dzisiaj sobie troszkę powiemy, ale też często pojawiają się przy tym zdjęcia, pojawiają się również same na przykład muzealia, czyli w tym przypadku mogą to być instrumenty, mogą to być też często dokumenty, chociaż myślę, że tutaj rzadziej niż te wcześniej wymienione przeze mnie materiały. I tak naprawdę Państwa decyzją jest, co dokładnie Państwo będą gromadzić i jakie materiały przyjmować do takiego swojego archiwum. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że często mogą Państwo nie myśleć o sobie jako o archiwistach społecznych, ale tutaj w trakcie tego naszego cyklu webinarów tej nazwy używam właśnie mówiąc o takich inicjatywach lokalnych. Nawet jeśli nie są one, nawet jeśli są to często grupy niesformalizowane, czy grupy, które nie mają, prawda, jeszcze kształtu stowarzyszenia, czy fundacji, czy jakiegoś innego typu organizacji, to archiwum społeczne, które jest taką inicjatywą oddolną i polega właśnie na gromadzeniu różnego rodzaju materiałów archiwalnych, no ma właśnie w sobie ten aspekt oddolności, takiej aktywności obywatelskiej i to też jest jakby wielką wartością samą w sobie tego typu jakby aktywności na poziomie zbierania materiałów. Oczywiście też, kiedy Państwo gromadzą takie zbiory i pojawia się ich coraz więcej i więcej, a zazwyczaj jeśli już dłużej Państwo jakieś materiały zbierają, to ten problem zaczyna się pojawiać, to właśnie rodzi się to pytanie, no co z tym teraz zrobić, jak to opisać. I też więcej na temat takiego ułożenia struktury powiemy sobie na spotkaniu za tydzień, czyli od tego, jak zaczynamy, jak dzielimy sobie te zbiory, na jakie kolekcje, jakie opisujemy. My proponujemy taką strukturę drzewkową właśnie w naszym otwartym systemie archiwizacji i ona jest, wydaje się nam, no, taka bardzo logiczna i też prosta zarówno dla Państwa, jak i dla tych archiwistów, dla tych działaczy lokalnych, ale też prosta dla odbiorców, dla ludzi, którzy z tego archiwum chcieliby skorzystać. I kolejnym takim ważnym aspektem, o który myślę, że też często może się pojawiać jakoś, kiedy Państwo myślą o tych swoich archiwach, to co się z nimi stanie na przykład, gdy nie będą już Państwo mogli takiej działalności prowadzić, albo na przykład no, grupa się rozpadnie. No i tutaj muszę niestety nieco Państwa rozczarować, dlatego że nie ma takiej działającej procedury, która by mówiła o tym, co się stanie z naszymi zbiorami, jak my się rozwiążemy. To znaczy oczywiście jest ustawa, prawda, archiwalna o zasobie archiwalnym i, tak, i są tam pewne zapisy, ale w praktyce, jeżeli sami Państwo na przykład w swoim statucie organizacji nie zapiszą, że zbiory po rozwiązaniu instytucji mają trafić na przykład do Archiwum Akt Nowych,
no to tak naprawdę bardzo często zdarza się, że te zbiory lądują niestety no, na śmietniku. I co więcej, to, że Państwo to zapiszą w statucie, że takie zbiory mają być w ten sposób przekazane, to jeszcze nie oznacza, że przyjedzie, prawda, archiwista z archiwum akt nowych do Państwa, no bo on też tego statutu nie zna, nie jest niestety prowadzona żadna taka odgórna ewidencja tych różnych podmiotów, organizacji pod kątem archiwaliów, jakie one gromadzą, przechowują. I więc jeśli Państwo sami o to nie zadbają, wiedząc na przykład, że no będą Państwo na przykład kończyć tą działalność, albo że nie ma następcy, który by ją kontynuował, albo nie ma ewentualnie innej organizacji, która by te zbiory mogła przejąć po Państwu, no to wtedy najlepiej zadbać niestety no samemu o to, żeby te zbiory trafiły. No oczywiście ja nie mogę dać Państwu gwarancji, ani nikt jej Państwu nie da, że te zbiory w całości zostaną przyjęte przez Archiwum Akt Nowych. Niektóre materiały mogą zostać no, wybrakowane, czyli mówiąc potocznie zniszczone, a część może, co do zasady nie dzielimy, prawda, takiego jednolitego tutaj zbioru, ale niestety może się zdarzyć, że część materiałów zostanie przekazana gdzie indziej. I żeby jeszcze to jakoś tutaj uwypuklić, to opowiem Państwu taką historię właśnie związaną z ośrodkiem Karta i też, która stała się też właśnie przyczynkiem do tego, żebyśmy w Karcie, żeby Karta zaczęła zajmować się archiwistyką społeczną, a mianowicie istniało kiedyś takie Towarzystwo Przyjaciół Pamiętnikarstwa w Polsce. To było towarzystwo, które powstało po wojnie, ja nie pamiętam dokładnie, czy to były lata 50. czy 60. No i ono organizowało takie konkursy pamiętnikarskie, na które były zresztą po wojnie dosyć popularne i dużo ludzi wysyłało swoje prace na nie. No i to towarzystwo mieściło się w Warszawie, ale miało też później swoje zbiory w pałacyku w Rudnej, w Rudnie. No i sytuacja była taka, że pod koniec lat 90. no, ta działalność już trochę zamarła, były tam jeszcze osoby, które jakoś dbały o ten zbiór, ale już nic się za bardzo przy nim nie działo. No i pod koniec lat 90. ten pałac został kupiony no, przez osoby prywatne. No i doprowadziło to do tego, że te zbiory, te setki tysięcy pamiętników, często no, unikatowych i ciekawych, niezwykłych, no, były przetrzymywane w jakimś wilgotnym pomieszczeniu, bez odpowiedniego w ogóle nawiewu. No i kiedy dowiedział się o tym ówczesny i obecny prezes ośrodka Karta, Zbigniew Gluza, no to została tam wysłana ciężarówka z harcerzami, proszę sobie wyobrazić, to był 2002 rok, po długich pertraktacjach z tymi właścicielami tego pałacu udało się część tych zbiorów stamtąd wywieźć, to znaczy tą część, która w ogóle się nadawała do tego, i bo część niestety no, była zagrzebiona, zniszczona, tak wilgotna, że nie było szans na ich uratowanie, ale no i te zbiory zostały przekazane do Archiwum Akt Nowych. Z tego co wiem, chyba część też trafiła do ośrodka Karta. No i właśnie wtedy postawiliśmy sobie za cel, żeby jakoś o te zbiory zadbać. I Fundacja Karta też dużo zbiorów przyjmuje od organizacji zajmujących się tematyką historii XX wieku, które na przykład przestają działać, nie mają możliwości kontynuowania swoich działań. I te zbiory są zagrożone właśnie takim przypadkiem czy zniszczeniem. Więc no ta trochę przydługa historia była tutaj opowiedziana po to, żeby dać właśnie Państwu takie poczucie jednak odpowiedzialności za te materiały, za te zbiory, no bo niestety nie ma, tak jak mówiłam, nie ma żadnej takiej wypracowanej, państwowej jakby procedury, która by zapewniała, że nasze zbiory zostaną zabezpieczone i że trafią do odpowiedniego podmiotu po tym, kiedy już nie będziemy się zajmować danym tematem, czy no po prostu nasza inicjatywa się jakoś tam rozpadnie, czy nie będzie osoby, która mogłaby ją kontynuować. Więc proszę mieć to zawsze na uwadze, kiedy myślą Państwo, jakoś planują jakieś długie trwanie swojego archiwum, żeby też no, można było pomyśleć o tym, co się ma stać z tymi zbiorami. Ja tylko dodam, że my jako centrum nie prowadzimy
nie zbieramy materiałów archiwalnych, nie jesteśmy takim repozytorem, przynajmniej na ten moment, bo dopiero jakby powstaliśmy, ale no, zobaczymy, co przyniesie przyszłość, ale no, Fundacja Ośrodka Karta jest takim miejscem, gdzie część archiwów społecznych też powierza swój zasób, albo przynajmniej go opisuje, dzięki temu zabezpieczając no, dla potomnych, bo na przykład właśnie Fundacja Ośrodka Karta ma taki zapis w statucie o tym, że zbiory po ewentualnym rozpadzie fundacji zostaną przekazane do Archiwum Akt Nowych. Dobrze, to przejdziemy sobie teraz dalej. Jeszcze powiem troszkę o celu opracowania, udostępniania naszych zbiorów, bo to też na pewno, kiedy Państwo te prace wykonują, czy dopiero zaczynają, czy już działają na tym polu od wielu, wielu lat, też na pewno się pojawia takie pytanie w głowie, po co to robimy. To oczywiście oprócz samej archiwizacji i zbierania tych materiałów ważne jest też to, żeby jakoś te materiały właśnie zabezpieczyć, to o czym mówiłam i też popularyzować dany temat i promować dziedziny. No i tutaj właśnie świetnym przykładem jest Forum Muzyki Tradycyjnej, które nas gości w tym cyklu webinarów, prawda, jako taki, no, jako taka federacja skupiająca po prostu inicjatywy zajmujące się tą muzyką tradycyjną i mająca na celu właśnie popularyzację całej tej dziedziny przez różne działania, prawda? No bo biorąc udział w takim webinarium jak dzisiaj, które będzie udostępniane na YouTubie, też pojawiają się, prawda, informacje na stronach, w mediach społecznościowych, to też jest pewna forma promocji. I też i dla nas, i dla Państwa na pewno jest to taka platforma, możliwość wymiany doświadczeń, a myślę, że jeszcze wiele takich spotkań i możliwości wymiany tych doświadczeń przed nami. I to, o czym teraz wspomnę, a rozwinę troszkę później, to też kwestia działania archiwum metodą grantową. Na pewno, jeśli Państwo właśnie pracują w różnych fundacjach, organizacjach, czy nawet właśnie inicjatywach oddolnych, które my nazywamy archiwami społecznymi, no to wiedzą Państwo, że bardzo ciężko jest na dłuższą metę jednak działać bez no, jakiegoś finansowania, tak, czy docelowego, czy stałego. Na początku zazwyczaj takie dofinansowanie jest dofinansowaniem celowym, czyli na dany projekt, czyli mówimy wtedy o działaniu metodą grantową, a kiedy już mamy większe możliwości, no to zazwyczaj też pojawia się kwestia wnioskowania, czy starania się o dotacje długofalowe, na dłuższy okres, które też mają takie na celu takie wsparcie nas instytucjonalne. Ja później jeszcze powiem o dostępnych projektach i myślę, że też Państwa w to włączę, może podzielimy się doświadczeniami też z różnych możliwości grantowych, ale to myślę, że to jeszcze za momencik. No i też tylko powiem teraz, że minusem takiej metody grantowej, no jest oczywiście to pewnie Państwo wiedzą, jak wygląda praca w organizacjach pozarządowych, czyli jest ten często brak gwarancji stałego zatrudnienia, ale też niestety dostosowanie swoich działań często do, no po prostu do tych wymogów grantodawcy. Ja tutaj wpisałam w prezentacji przykład stocznia. Był kiedyś taki projekt prowadzony w Gdańsku, Stocznia jest kobietą. No i tam właśnie były jakby kolejne edycje tego projektu w kolejnych latach, no i tam też była taka oferta właśnie dla seniorów, seniorek, takiego wsparcia bieżącego, jakichś spotkań, no i to było też trochę wymuszone tym, że po prostu, no, żeby dostać grant na działania takie dokumentacyjne, czyli nagrywanie, prowadzenie takich działań bardziej archiwalnych, no to musiał być też ten komponent takiej pracy bieżącej z tymi osobami, z seniorami, seniorkami, więc to też pewnie, jeśli Państwo jakieś wnioski składali, no to wiedzą doskonale, że nawet jeśli są różne programy dedykowane do danej tematyki, danego obszaru, no to i tak czasami są tam takie komponenty, czyli składniki tych wniosków, które trzeba wpisać już na poziomie składania, a zrealizować na poziomie rozliczania tego wniosku, czyli czasem, no po prostu mówiąc wprost, zdarza się tak, że robimy
coś tylko po to, żeby zrealizować nasz główny cel, a niekoniecznie jest to ani nasz, prawda, konik, ani specjalizacja. No, na przykład mamy jakiś wniosek, że dostaliśmy, załóżmy, tam 20 tysięcy na opracowanie, zabezpieczenie naszych nagrań audio, ale dodatkowo musimy zrobić też 3 spotkania, prawda, z seniorami, seniorkami. I oczywiście to czasami są naprawdę wartościowe też rzeczy i dodatkowe, ale czasami no bywa tak, że jest to jakieś tam dodatkowe obciążenie i nie jest to właśnie jakby centrum tych naszych działań i niekoniecznie naszych zainteresowań. No i tu jeszcze kwestia tego, o czym już troszkę mówiłam, czyli zapewnienia ciągłości trwania archiwum, no i też kwestia, czy działają Państwo właśnie w oparciu o jakąś jedną osobę, lidera, liderki, czy też mają Państwo jakieś szersze grono wolontariuszy, to też warto się nad tym zastanowić, jak tutaj włączać nowe osoby do tych Państwa inicjatyw, jak się nimi dzielić, no właśnie też, żeby zapewnić to trwanie, tak, żeby często w organizacjach pozarządowych czy w różnych grupach nieformalnych, inicjatywach lokalnych jest taki problem no, tego zastąpienia osób, tak. Często jest tak, że osoby, które zajmują się daną dziedziną, daną działką, są specjalistami w nich, ale niekoniecznie mają jakby swoich następców, niekoniecznie tych następców sama organizacja jakoś jest w stanie o nich zadbać, czy nauczyć ich tego i wprowadzić w temat, więc na to też uczulam, bo to często prowadzi do tego, że kiedy lider znika z różnych przyczyn, no to niestety organizacja jest sobie przez jakiś czas i później po prostu ta aktywność zamiera, więc to też tworząc jakąś taką, może szumnie nazwę to strategią rozwoju, ale tworząc jakąś inicjatywę, czy już uczestnicząc w niej, tak, w jakimś archiwum, w organizacji pozarządowej, no to proszę też mieć to na uwadze, jak zapewnić taki no, zastępowalność po prostu tą pokoleniową, że tak powiem. I proszę Państwa, ja tutaj często używam tak zamiennie słowa organizacja, inicjatywa, archiwum, proszę się tym nie przejmować, ja po prostu wiem, że w różnych grupach mogą Państwo działać, różnie się te inicjatywy nazywają, stąd też taka przyjęta przeze mnie nomenklatura, ale to wszystko skupia się na jednym, czyli na tym, że jesteśmy gronem osób, które w jakimś stopniu po prostu zajmuje się tą lokalnością, zbieraniem pamiątek związanych z przeszłością, tak? I niezależnie od formy, w jakiej to robimy, no ten cel nadrzędny, czyli to zachowanie tej pamięci, zachowanie w przypadku Państwa tej muzyki, tych utworów, no to jest po prostu cel nadrzędny, czyli ma to związek no po prostu z, już tak górnolotnie mówiąc, po prostu z dziedzictwem narodowym, tak? Z naszym wspólnym dziedzictwem. Przepraszam, napiję się wody i już przejdziemy dalej. Ale jako, że nasze webinarium jest poświęcone i kwestiom muzyki, i kwestiom historii mówionej, to też chciałabym parę słów powiedzieć o tych różnych inicjatywach, o których być może część z Państwa słyszała, albo być może część z Państwa nawet reprezentuje w czasie tego webinarium, czyli o różnych inicjatywach związanych właśnie z historią mówioną w Polsce. To parę słów dosłownie tak, żeby Państwa jakoś się wprowadzić w ten temat i też pokazać, jak bardzo różnorodne są te zbiory. Więc w tej części naszego webinarium ja powiem troszkę o tych różnych inicjatywach, różnych ośrodkach, które tutaj w Polsce działają, też parę słów o różnych prowadzonych projektach i o tym, i jeden taki projekt Państwu troszkę szerzej zaprezentuję, który był akurat realizowany przez również przeze mnie w ośrodku Karta. Więc tutaj widzą Państwo kilka tutaj instytucji na swoim pulpicie. Mamy tutaj ośrodek Karta, Dom Spotkań z Historią, to największe archiwum historii mówionej w Polsce. Ono liczy około 6 tysięcy nagrań audio i w tym momencie jest tam już również około 200 nagrań wideo. To są klasyczne nagrania historii mówionej,
klasyczne w takim rozumieniu, że po prostu są to większe w 95% po prostu wywiady biograficzne. Oczywiście nagrywane też trochę w różnych metodach, no bo na samo archiwum to powstało jeszcze w latach 80., kiedy rozpoczął się taki proces zbierania relacji od osób, które tak zwane Archiwum Wschodnie wtedy się rozpoczęło, czyli zbieranie relacji osób, które w czasie II wojny światowej doznały represji sowieckich i były na przykład deportowane, znalazły się w łagrach, w więzieniach, no różne tego typu aspekty. I to archiwum, tak jak mówiłam, jest współprowadzone przez Dom Spotkań z Historią. To jest taka instytucja miejska tutaj w Warszawie, być może część Państwa ją zna i zajmująca się głównie właśnie tą tematyką warszawską, ale która też została przez Fundację Środka Karta powołana już dobrych 15 lat temu bodajże. Tak, 15 lat temu, tak. I też właśnie zaczęła to archiwum współprowadzić. Ja bym Państwu chciała teraz kilka tych stron pokazać. To ma służyć takiej trochę inspiracji do tego, żeby też Państwo zobaczyli, jak w ogóle te zbiory są udostępniane, zbiory audio i zbiory wideo. Ja też od razu tutaj Państwu powiem, że jakby nie ma jednej metody. Też znam tą stronę prowadzoną tutaj przez Muzykę Odnalezioną, czyli Archiwum Muzyki Wiejskiej i też Państwu polecam, ale to pewnie większość z Państwa zna, dlatego chciałam się skupić raczej na innych inicjatywach bardziej zajmujących się stricte historią mówioną. I zaraz przejdziemy sobie do udostępniania pulpitu. Zaczniemy może tutaj, już powinni Państwo widzieć, Archiwum Historii Mówionej, to jest strona Audio Historia, strona stworzona właśnie przez Dom Spotkań z Historią, przy współpracy takiej bardziej merytorycznej Fundacji Ośrodka Karta i to jest strona, na której Dom Spotkań z Historią udostępnia właśnie informacje o swoich nagraniach. I tutaj jest też jeden ciekawy mechanizm, który bym Państwu chciała pokazać. Mianowicie, kiedy wejdziemy sobie w zakładkę zbiory, to mogą Państwo przeglądać wszystkie projekty dokumentacyjne, jakie były prowadzone i jakie zostały udostępnione w internecie, bo to też jest ważne i też troszkę o tym później więcej powiem, czyli o tym, jak możemy ewentualnie, prawda, co udostępniamy, czego nie udostępniamy, tak? To też jest taki temat dosyć szeroki i też często nie ma jednej odpowiedzi na tak zadane pytanie, ale troszkę się postaram też Państwu o tym opowiedzieć. No i tutaj na tej stronie zebrano w tym momencie już ponad 70 różnych projektów dokumentacyjnych. Też tylko dodam, że projekt dokumentacyjny jest o tyle ciekawą rzeczą czy metodą działania, że pozwala na łatwe złożenie wniosku o dofinansowanie. Czyli biorą Państwo sobie jakiś temat, konkretny obszar, region, zazwyczaj to jest obszar, region czy jakaś grupa i ją po prostu nagrywają. I to mogą być właśnie historie mówione i działania dokumentacyjne związane z muzyką tradycyjną. To zresztą może być tych aspektów dużo więcej i bardziej różnorodne, ale w ten sposób zazwyczaj pisze się właśnie wnioski na tego typu działania. Więc zachęcam tutaj do przejrzenia sobie tej strony. Tutaj każdy z tych projektów dokumentacyjnych ma swój opis. Ja może pokażę Państwu taki jeden z przykładowych, a może ten, Ocalenie z Mauthausen. No to taki bardzo duży projekt był prowadzony przez Ośrodek Karta w 2001 roku. Projekt, który polegał na nagrywaniu dawnych więźniów tego obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, czy tego zespołu obozów koncentracyjnych. To był projekt międzynarodowy, finansowany ze środków austriackich głównie i zakładał nagrywanie w kilku krajach. Zresztą tutaj też właśnie ta strona, struktura tej strony wygląda tak, że można sobie o tym
projekcie przeczytać. Tutaj są wszystkie najważniejsze informacje. No i to, co pewnie najbardziej jest interesujące dla Państwa, jako dla osób, które takie zbiory dźwiękowe posiadają, no to sposób ich udostępnienia. Czyli możemy sobie tutaj przejrzeć, tak, kolejne podstrony, kliknąć na daną osobę. No to jest akurat, trafiłam na nagranie wideo. No, nagrań wideo na ten moment nie są udostępniane na tej stronie. Znajdziemy sobie zaraz jakieś inne nagranie, które będzie nagraniem audio. I tutaj mają Państwo opis tego nagrania. To od razu tylko jeszcze przypomnę, że audiohistoria jest stroną, nie jest bazą. Nie jest to opracowanie archiwalne, jest to po prostu prezentacja materiału w takiej formie. To o różnicach myślę, że też sobie troszkę więcej powiemy na spotkaniu za tydzień. I tutaj mamy podstawowe informacje o tym, kto był nagrany, kto nagrywał. To też ważna informacja, żeby zawsze podawać, kto zrealizował wywiad. Sygnaturę nagrania. Jeszcze raz informacje, jaka to jest kolekcja. Miejsce, czas, język. To też przy niektórych projektach bardzo istotna informacja. No i pewne, prawda, tematy, jakie się tu pojawiają, opis nagrania. I tutaj są takie fragmenty dźwiękowe. To fragmenty dźwiękowe, no zazwyczaj w tym momencie różne instytucje, inicjatywy związane z historią mówioną, z nagraniami, z audio udostępniają właśnie fragmenty w internecie. W większości przypadków to są właśnie fragmenty, raczej nie całość nagrań, chociaż to też różnie bywa i trochę się zmienia. To tak tylko w ramach ciekawostki powiem, że taki na przykład Instytut Pileckiego na YouTubie swoje nagrania wideo udostępnia, tak? Więc można też iść w takim kierunku, no ale to jest wtedy nadal prezentacja, prawda, a nie baza archiwalna, więc to trzeba pamiętać o tym rozróżnieniu. No i tutaj audiohistoria ma też taki ciekawy mechanizm, że istnieje możliwość do otrzymania tego nagrania, do odsłuchania w całości online. I tu tylko od razu powiem, że jeśli by Państwo kiedyś taki mechanizm chcieli wprowadzić, no to niestety minusem jest to, że jest to drogie. Ja tutaj dokładnie jakby stawek Państwu nie podam, ale no to jest drogi po prostu mechanizm takiego udostępniania, też żeby ten system zapytań szedł w sposób bardziej zautomatyzowany i żeby był to taki streaming własny, a nie streaming oparty, streaming, czyli taki możliwość odsłuchu online, a nie streaming oparty na jakimś zewnętrznym oprogramowaniu, więc no niestety to są już koszta i też to trzeba myśleć o tym w takim no długofalowym sposobie finansowania tego typu działań. No i też przede wszystkim trzeba mieć tutaj kogoś, kto od takiej strony technologicznej będzie w stanie się tym zająć, więc to w ten sposób wygląda. Część tych nagrań jest udostępnianych bezpośrednio przez Dom Spotkań z Historią, a część nagrań przez Ośrodek Karta, w zależności, która z instytucji ten zbiór, ten projekt zrealizowała, wytworzyła. No tutaj też są zdjęcia archiwalne z opisami, ale to tak tylko w ramach ciekawostki, bo to też nie są takie, nie jest to też baza dla tych zdjęć, tylko po prostu prezentacja w formie strony internetowej. I tak wygląda audiohistoria, czyli przypomnę, audiohistoria, też polecam Państwu do zapoznania się, może wkleję tutaj link też w nasz czat. Czyli strona stworzona przez Dom Spotkań z Historią i Fundację Ośrodka Karta, służąca właśnie do prezentacji różnego rodzaju projektów historii mówionej, zrealizowanych przez Dom Spotkań lub Fundację właśnie Ośrodka Karta, ale też często, tak jak Państwu wspominałam, że Fundacja Ośrodka Karta przyjmuje różne projekty realizowane przez inne podmioty, to Dom Spotkań również takie projekty przyjmuje. No tutaj oczywiście są to tylko projekty historii mówionej, ale to też jest jakieś rozwiązanie, jeśli Państwo jakieś projekty prowadzą, a nie mają możliwości
czy są Państwo osobami prywatnymi, albo są Państwo małymi jakimiś grupami nieformalnymi i na przykład napiszą Państwo projekt, ukończą go, no i trochę szkoda, żeby, prawda, po tej realizacji jakby te nagrania gdzieś przepadły, no to zawsze jest taka możliwość, żeby na przykład właśnie do ośrodka, do Fundacji Ośrodka Karta bądź do Domu Spotkań z Historią te materiały przekazać. To jest proces bezpłatny, a daje nam gwarancję, że po prostu będą prawidłowo zarchiwizowane i zabezpieczone te materiały audio czy materiały wideo. O zabezpieczaniu zresztą też sobie zaraz troszkę więcej powiemy. No i tutaj już tak w ramach ciekawostki chciałam Państwu pokazać też inne przykłady. To jest na przykład Mediateka, Białostocki Ośrodek Kultury, Centrum im. Ludwika Zamenhofa, mieszczący się właśnie w Białymstoku, który stworzył taką stronę o nazwie Mediateka i tutaj udostępnia, prawda, fotografie. Tu zresztą Państwo widzą, jest to zbudowana po prostu przez nich strona internetowa. No i tutaj mamy, prawda, podział na projekty, osoby, hasła. No i wchodząc w daną osobę, mamy informacje o niej. No i mamy temat, jaki został nagrany. Może pokażę Państwu tutaj jakiś przykład. O, tu jest projekt, prawda? O, i tutaj mamy fragment nagrania. No ale też, jak Państwo widzą, jest to fragment nagrania, nie nagranie w całości. To jest akurat projekt, w którym ja też uczestniczyłam na tatarskim szlaku, kiedy nagrywaliśmy Tatarów na Podlasiu w zeszłym roku, właśnie Fundacja Ośrodka Karta i Centrum Ludwika Zamenhofa. No i tutaj jest po prostu wrzucony, prawda, fragment nagrania, już dostosowany do możliwości naszej strony internetowej, czyli po kompresji, prawda, zazwyczaj są to pliki w formacie MP4. A jeszcze chciałam Państwu pokazać, i tak to też zachęcam, też może Państwu wkleję link. O, jeszcze kolejna osoba do nas dołączyła. Dzień dobry, Pani Magdo, witamy. Nagrywamy to spotkanie, więc proszę się nie martwić, że coś umknęło. Będzie dostępne na YouTubie. Tak, więc to Mediateka. A jeszcze Państwu pokażę taką stronę ciekawą, relacje biograficzne Domu Spotkań z Historią. To też polecam i też powiem tylko parę słów, bo nie będziemy tutaj słuchać fragmentów, bo wydaje mi się, że nie ma to jakiegoś większego sensu, ale też, że mogłoby to spowodować tutaj jakieś troszkę rozjechanie się nam w takiej formie online, jednak często te łącza nie wytrzymują i myślę, że ciężko byłoby nam wspólnie słuchać fragmentów nagrań, więc to pozostawiam już do Państwa w ramach jakiejś ciekawostki czy po prostu spojrzenia sobie na te różne zbiory historii mówionej w Polsce. I tutaj strona relacje biograficzne również, to strona stworzona przez Dom Spotkań z Historią. To jest bardzo ciekawy mechanizm, dlatego że tutaj został zastosowany taki mechanizm pozwalający na jednoczesne oglądanie nagrania bądź słuchanie, w zależności czy jest to nagranie audio i wideo. I jest przy tym transkrypcja, jednocześnie leci jakby dwutorowo transkrypcja. Otwarty system archiwizacji, czyli ten przez nas stworzona baza też będzie dawała taką możliwość, to znaczy już daje, ale jeszcze jest to w fazie testów, czyli jednocześnie można słuchać i czytać nagranie. Tak, no oczywiście mówimy tutaj o nagraniach historii mówionej, bo tam te nagrania właśnie jest możliwość, żeby je spisać, czyli właśnie jest to tak zwana transkrypcja, czyli efekt, jaki mamy już po nagraniu i jeden z elementów opracowania takiej relacji, czyli po prostu stworzenie takiego tekstu, spisanie tej relacji naszego rozmówcy. Więc to też Państwu polecam, stronę relacje biograficzne. No tutaj jest tylko taka kwestia, że trzeba, jest tutaj zakładka zaloguj, no więc muszą Państwo po prostu się zarejestrować, tak, podać jakby, no, czy są Państwo osobą prywatną, instytucją, jaki jest cel. Dlatego jest tutaj takie zabezpieczenie, ponieważ są tutaj nagrania w całości, oczywiście z niewielkim wyczyszczeniem treści, ale to może też jeszcze dzisiaj o tym troszkę powiem, ale są to nagrania w całości, więc no, żeby jednak zabezpieczyć, no często są też te wizerunki osób, prawda, więc
Więc, no i całe biografie jednak, prawda, opowieść o całym życiu, czasami dłuższe, czasami krótsze, więc stąd takie zabezpieczenie, żeby to nie było po prostu dostępne od tak w całości w internecie. Więc też polecam tą stronę, relacje biograficzne, jeszcze sprawdzę, czy ją Państwu wkleiłam, a tak, wkleiłam. Więc zachęcam do zapoznania się. No to też jest taka no, rzecz przyszłościowa, że tak powiem, tak? Myśląc, też od razu Państwu powiem, że to tak jak zresztą Państwu pokazuję, praktycznie co instytucja, co miejsce, to inny sposób udostępniania materiałów audiowizualnych. Też od razu powiem, że jeśli chodzi o archiwa państwowe, to one raczej historii mówionych nie gromadzą. Archiwa państwowe, jeśli gromadzą, to raczej takie nagrania no, innego, w inny sposób wytworzone. Czasami wiadomo, że to raczej nie radiowe, chociaż czasem się takie, z jakichś sympozjów i tak dalej. Raczej są to takiego rodzaju nagrania. Historia mówiona nigdy nie była jakoś w polu zainteresowań. No i w ogóle jeśli chodzi o zbiory audiowizualne w kraju, no to trochę nie mamy jakby takiej, i to różne zbiory, tak? Mam tutaj na uwadze też też oczywiście zbiory takie bardziej muzyczne, dźwiękowe, no ale to często też Państwo zapewne nagrywając muzykę chcą też trochę o tym człowieku się dowiedzieć i nagrywają też, prawda, jego biografię. Jeśli Państwo nie nagrywają, to warto, to do tego zachęcam, żebyśmy nie tylko, żeby to nagranie muzyczne uzupełniła nam też biografia tego człowieka, więc polecam właśnie tego typu działanie dwutorowe, tak, i nagranie relacji, i nagranie samego dźwięku tego zapisu muzycznego, bo to wtedy będzie najwartościowsze, najpełniejsze nam pokazanie tej osoby, tego artysty czy artystki. I jeszcze tutaj jedną stronę Państwu chciałam pokazać, program historii mówionej, Ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN. To też jeden z największych zbiorów w Polsce, też tutaj Państwu wkleję link, zachęcam do zapoznania się. Tutaj głównie są to, prawda, wspomnienia poświęcone obszarowi Lubelszczyzny, nagrania też w takim nurcie biograficznym, no i też udostępniane są tutaj, prawda, fragmenty nagrań online, czyli taka metoda, jaką przyjmuje większość takich archiwów historii mówionej, czyli mamy, no zazwyczaj to też wygląda tak, że przy tych relacjach mówionych zbiera się też ikonografię, czyli zdjęcia, więc często właśnie też te zdjęcia są udostępniane w internecie. Więc też zachęcam, no bo to też jest już bardzo, bardzo długo prowadzone archiwum i też bardzo ciekawa i bogata kolekcja, no i cały czas uzupełniana, bo ten program cały czas trwa i cały czas są zbierane relacje. Więc to też jest taki bardzo dobry przykład takiego długiego trwania i takiego działania już w taki sposób no, przemyślany, no, taki już systematyczny, może tak to ujmę. Dobrze, i wrócimy teraz na chwilę do naszej prezentacji. O, pani Wiola Wejman jest z nami. Dziękuję tutaj za wiadomość. Tak, pani Wiola, która właśnie w Bramie Grodzkiej pracuje, koordynuje te prace związane z nagrywaniem. Także bardzo mi miło, że jest pani tutaj z nami. Czyli już przejdziemy do prezentacji. I teraz chciałam Państwu troszkę powiedzieć właśnie o tych różnych projektach dokumentacyjnych, jak to wygląda. W tej części powiem właśnie troszkę o tym, jak pokażę Państwu jeszcze przykład najpierw takiego jednego projektu Polacy na Wschodzie. Dlatego ten projekt, bo projekt ogromny i projekt już prawie skończony. I w aspekcie dokumentacyjnym, i w aspekcie związanym z jego opracowaniem i udostępnianiem.
Potem powiem Państwu troszkę właśnie o tym, jak na takie projekty pozyskiwać dotacje i też sobie troszkę, myślę, wtedy też Państwa trochę podpytam o to, jak to Państwo robią i gdzie wnioski Państwo składają. Ale najpierw parę słów o projekcie Polacy na Wschodzie. No mówię o nim dlatego, proszę Państwa, trochę się chwaląc może, ale jest to projekt, uważam, fenomenalny, dlatego że jest to ponad 1000 relacji biograficznych nagranych z Polakami, którzy po II wojnie światowej znaleźli się poza granicami kraju. Albo były też to osoby, które jeszcze przed II wojną światową, przed II wojną światową były poza granicami kraju, na przykład potomkowie dobrowolnych emigrantów zarobkowych do Rosji, czy do Rumunii, tam też bardzo duża społeczność Polonia, do tej pory żyjący tam Polacy mówią po polsku, do tej pory istnieje tam mniejszość polska w kilku miejscowościach na Bukowinie, więc bardzo ciekawy projekt realizowany właśnie na Ukrainie, również w Kazachstanie, Litwa, Łotwa, Rosja, Białoruś, znalazły się też tutaj nagrania właśnie z Rumunii, pojawił się też Liban, i to chyba wszystkie kraje, jakie brały udział w projekcie. Projekt, samo nagrywanie trwało kilka lat i było finansowane przez Senat. A teraz właśnie powiem w ten sposób, że kończymy, bo ja też jeszcze troszkę przy tym projekcie współpracuję z ośrodkiem Karta, kończymy opracowanie tej kolekcji i jest ona już udostępniona w całości w otwartym systemie archiwizacji. Jest też strona internetowa tej kolekcji, zaraz Państwu ją pokażę. Ona będzie przebudowana do końca tego roku, bo też po prostu jest akurat finansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, więc to są takie duże wnioski naukowe, więc to o tym dzisiaj może nie będę mówić, bo to już takie są wnioski bardzo mocno, no już w takim wysokim poziomie zaawansowania, jeśli chodzi o składanie i o wymogi dotyczące naukowców, naukowczyń do nich wpisanych, no ale ten projekt właśnie takie finansowanie ma i ta strona tutaj też powstanie nowa. No i tutaj właśnie na stronie mamy tutaj, prawda, opis projektu, miejscowości, osoby, tematy, a pokażę Państwu, jak to wygląda w otwartym systemie archiwizacji, o którym będziemy rozmawiać za tydzień i na którym będziemy pracować i do którego założenia będę Państwa namawiać. Przypominam, jest to bezpłatny portal, baza dla archiwów społecznych, umożliwiająca opracowanie i udostępnianie w internecie swoich zbiorów zgodnie ze standardami międzynarodowymi. I tutaj mamy właśnie ten projekt, nawet 1076, tyle relacji biograficznych. A pokazuję też to Państwu dlatego, żeby pokazać, w jaki sposób zazwyczaj są nagrania z konkretnymi osobami tutaj układane i dopasowywane, znaczy układane w strukturze archiwum, bo też Państwo muszą zdecydować, jeśli nagrywają Państwo muzykę, to jest na przykład to konkretna kapela, czy konkretny wykonawca, konkretna pieśniarka na przykład, czy założyć jej po prostu własną taką jednostkę, serię. Teraz te pojęcia tylko tak rzucam, ale szczegółowo Państwu je wytłumaczę za tydzień, ale tutaj zachęcam też do zapoznania się z tym zbiorem. Też klejam Państwu tutaj na czacie, bo tutaj mamy po prostu podział osobami, tak? Każda osoba ma jakby swoją serię, w ramach której jest jej relacja biograficzna i są jej fotografie, jeśli takie były. To w tym projekcie akurat mamy właśnie te dwa aspekty, czyli mamy tutaj na przykład zdjęcie i mamy relację biograficzną. No i tu przy tym projekcie my akurat udostępnialiśmy wszystkie transkrypcje na stronie w formie PDF, więc nie trzeba się do nas udawać, nie trzeba przyjeżdżać do czytelni. 85% myślę relacji, tych, których dało się spisać, bo niektóre niestety ze względu na trudności językowe były do spisania niemożliwe, to te mają tutaj transkrypcje. Też relacje mają streszczenia, indeksy, to też jest bardzo ważne, żeby można było wyszukiwać, a i też jest taki fragmencik nagrania zachęcający.
Też OSA daje możliwość umieszczenia całości nagrania, ale to też więcej za tydzień. To też, ale to jest też taki ważny aspekt, żeby Państwo pamiętali o tym, że oprócz tego, że mając już takie nagranie, niezależnie czy to jest nagranie historii mówionej, czy jest to nagranie muzyczne, żeby też je jakoś otagować, zindeksować, żeby było wyszukiwalne na tej stronie, z której Państwo korzystają. OSA, Otwarty System Archiwizacji, daje taką możliwość, żeby nadać po prostu indeksy geograficzne, rzeczowe, osobowe naszym nagraniom. No to w przypadku akurat muzyki, no to byłyby to pewnie, chociaż wszystkie można tak naprawdę, zależy o czym akurat dany utwór jest i na tej podstawie też można stworzyć na pewno indeksy. Więc ten projekt kończy się tak naprawdę w przyszłym roku. Polacy na Wschodzie, wyjdzie taka dwutomowa, duży taki wybór źródeł z tego projektu, więc mam nadzieję, że też będę się mogła Państwu przy okazji jakoś pochwalić właśnie tym wydawnictwem, ale to też jest właśnie ciekawy pomysł, jeśli nagrywają Państwo historię mówioną, też pomyślenie o tym jakoś w kontekście wydawania, czy w jakiejś formie upubliczniania tych historii, czy takiego też montowania z nich jakichś opowieści. To też jest jakieś rozwiązanie, jakaś możliwość. Wrócimy do prezentacji. No i właśnie, to o czym już wspominałam wcześniej, czyli projekty jako metoda realizacji działań, czyli to o czym mówiłam, że no najłatwiej środki jednak jest uzyskać właśnie na projekt, czyli na nagranie jakiejś konkretnej grupy, czy nagranie konkretnego tematu i niezależnie, czy to będzie taka historia mówiona sensu stricto, czy będzie to muzyka tradycyjna, no to najłatwiej dostać po prostu, mówiąc wprost, pieniądze na skonkretyzowane działanie o charakterze czy to lokalnym, czy bardziej ogólnopolskim. I tutaj takie przykłady różnych projektów. Polacy na Wschodzie, o tym już mówiłam, na tatarskim szlaku, to realizowane w zeszłym roku, to też wspominałam, nagrania prowadzone na Podlasiu. No i tutaj jeszcze takie dwa przykłady, to już zostawiam Państwu do ewentualnego zapoznania się samodzielnie. Można znaleźć informacje o nich w internecie. Ten projekt Mów mi Huto to taka nowość, to Muzeum Hutnictwa w Chorzowie niedawno zamieszczało informacje o tym, że poszukuje świadków historii do nagrywania. Chociaż myślę, że te plany troszkę pewnie pandemia mogła trochę pokrzyżować, bo też powiem Państwu tak w ramach ciekawostki, że gdzieś mi się tam pojawiły takie pytania, a co teraz, jak nagrywać w czasie pandemii, skoro zazwyczaj te osoby, które chcemy nagrywać, to są osoby starsze. No nie mam, szczerze mówiąc, tutaj jakiegoś dobrego rozwiązania, no bo też uważam, że jednak wielką wartością takiego nagrania no to jest spotkanie z osobą, spotkanie jeden na jeden najlepiej i na pewno no, żadna technologia tutaj nie odda jednak tego, co też jest jakimś ważnym elementem nagrywania takich relacji. Ale rzeczywiście z takim pomysłem nagrywania przez Skype'a czy przez jakąś rozmowę telefoniczną się spotkałam, no ale to jednak wydaje mi się, że to nie o to nam chodzi. Ale też to, co warto powiedzieć, to takich projektów historii mówionej jest naprawdę bardzo dużo. My w centrum powoli przymierzamy się do takiego projektu, żeby jakoś zebrać te wszystkie informacje o różnych właśnie inicjatywach prowadzonych w kraju. Też w tym celu nawiązaliśmy współpracę z Polskim Towarzystwem Historii Mówionej. To też zachęcam do prześledzenia, jeśli Państwo jeszcze tej inicjatywy nie znają. Polskie Towarzystwo Historii Mówionej skupia osoby, które zajmują się historią mówioną, zarówno osoby, które są praktykami, praktyczkami tej metody, czyli po prostu nagrywają, ale też osoby, które zajmują się tym w bardziej takim no, naukowym wymiarze akademickim, więc zachęcam. To zazwyczaj tutaj są raz bądź dwa razy do roku jakieś spotkania i też jest to, też myślę, że dla Państwa jako osób, które też czy takie relacje nagrywają, czy zamierzają nagrywać, też może być to jakieś pole do zawiązania kolejnych jakichś ciekawych, wartościowych znajomości i poznania tego środowiska.
No i temat, który zawsze się nam pojawia gdzieś przy prowadzeniu archiwum, niezależnie jakiego tematu ono dotyczy, czyli jak je finansować. To może proszę teraz, żeby się Państwo ze mną podzielili informacją, z jakich grantów Państwo korzystają, o jakie wnioski składali, a ja powiem o tym, co tutaj wypisałam. To proszę śmiało na czacie wpisywać. Na chwilkę oczywiście poczekam. A tylko pani Zofia korzysta z grantów? Rozumiem, że reszta z państwa nie składała jeszcze wniosków. O, widzę, że kolejne osoby piszą. Będę bardzo wdzięczna za podzielenie się. Niepodległa, tak, to też Biuro Niepodległej, Ministerstwo Kultury, Patriotyzm Jutra. Niepodległa chyba teraz jakiś kolejny konkurs zresztą ogłosiła o Wiktorii 20 roku. Tak, a to też pani Marysiu powiem od razu, że no tam też są takie no, wyśrubowane patriotyczne elementy, które trzeba spełnić, to znaczy no, takie, no, to musi być po prostu jakby uczczenie tej rocznicy, więc niestety właśnie to jest ten przykład, o którym państwu mówiłam, że no, chcąc, na przykład mamy już jakiś plan, jakieś działanie, które chcemy zrobić, ale musimy trochę wtedy nagiąć ten wniosek do tego, żeby spełniał też wymogi naszego grantodawcy, prawda? Pani Magdalena pisze o wymianie młodzieży polsko-ukraińskiej. To też pewnie jest taki program RITA. Nie wiem, czy Państwo znają. Jeśli nie, to polecam. Tak, Pani Marysiu, tak, archiwa społeczne też tam można włączyć jak najbardziej. Zresztą do większości tych projektów archiwa społeczne też jak najbardziej podlegają. A może powiem, bo tu pani Magdalena napisała o tej wymianie młodzieży polsko-ukraińskiej. Jest taki program, nie wiem czy państwo znają, bo ja też oczywiście o wszystkim tutaj państwu nie powiem. To musiało, myślę, że będziemy planowali też takie oddzielne spotkanie w ogóle poświęcone różnym grantom, możliwościom dotacji z osobą ekspercką, więc wtedy więcej o różnych projektach, różnych możliwościach wnioskowania. I program RITA właśnie, on takie różne wymiany z krajami wschodnimi umożliwia, to też polecam, gdyby Państwo byli zainteresowani, żeby jakoś pójść w tym kierunku, to można się zapoznać. Z tego co pamiętam, to oni dwa razy w roku robią nabór, dwa razy w roku są otwarte wnioski. I to, o czym dziękuję za podzielenie się tutaj ze mną tymi wnioskami, jakie Państwo składają, ale to rozumiem, że większość z Państwa jeszcze żadnych wniosków nie składała, więc ta droga przed Państwem, no, to jest zawsze jednak sposób, żeby swoje archiwum jakoś opracować, zabezpieczyć. I zachęcam, bo tych projektów jest dużo. Tutaj wymieniłam Państwu tylko te na slajdzie, które to są tylko projekty krajowe, bo jeśli Państwo dopiero będą chcieli o coś, na coś złożyć wniosek, to polecam zacząć od krajowych i takich samodzielnych, no ewentualnie w partnerstwie, ale to raczej do trzech partnerów, bo też taki wniosek wymaga pewnego merytorycznego przygotowania, no, a zwłaszcza potem też rozliczenia tego projektu i jakiegoś zapanowania nad budżetem. To też jest na pewno wyzwanie, jeśli dopiero Państwo planują składać i ma być to pierwszy wniosek. I tutaj mamy oczywiście Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to pewnie jeśli zajmują się Państwo właśnie muzyką tradycyjną, to też znają te programy Kultura Ludowa Tradycyjna czy Muzyczny Ślad. Tam też można takie wnioski składać. Nabór jest raz w roku do tych programów ministerstwa. One są roczne albo dwuletnie. Najlepiej śledzić po prostu stronę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa. Tam zawsze ta informacja się pojawia. Tych programów jest bardzo dużo, więc czasem się też może zdarzyć, że w programie innym mogliby Państwo znaleźć jakiś inny program, który akurat do celów przez Państwa realizowanych będzie pasować. To nie jest powiedziane, że to są tylko te programy, bo na przykład ten projekt, o którym wspominałam, projekt nagrywania Tatarów na Podlasiu realizowaliśmy w ramach kultury ludowej i tradycyjnej w zeszłym roku, tak, z ramienia tutaj przy wsparciu ministerstwa.
Mamy NIT, czyli tak zwany Narodowy Instytut Dziedzictwa. To polecam się zapoznać, jeśli Państwo mają jeszcze teraz możliwość, czy chcieliby Państwo, szukają Państwo środków. Ja już może tu Państwu też wkleję. Do 9 lipca jest nabór, dlatego o tym mówię. To jest program, myślę, że bardzo wpisujący się też. Pani Anno, raczej jako osoba prywatna będzie ciężko, to trzeba przeczytać regulamin, ale w ministerstwie na pewno nie, wydaje mi się, że w NIDzie też niestety nie, że tutaj trzeba mieć formę prawną, organizacja, zazwyczaj to można jako wnioskować jako fundacja, stowarzyszenie, koła gospodyń wiejskich są też często wymieniane, ale jako osoby prywatne zazwyczaj niestety takie dotacje nie są udzielane. Osoby prywatne raczej w tych dotacji takich podmiotów typu BGK Orlen, tam bym radziła sprawdzać, czy tam można. Te, które tu wymieniłam w slajdzie na końcu. To raczej w takich, albo Fundacja PZU też prowadzi różne programy, to raczej jak są osoby prywatne dopuszczane, to właśnie w takich programach dotacyjnych, nieco mniejszych na działania takie lokalne. Więc tak, mamy wspomniany Narodowy Instytut Dziedzictwa, do 9 lipca trwa nabór wniosków, to Państwu polecam i tutaj wkleiłam Państwu link. Polecam bardzo mocno, bo tutaj jest właśnie ta kwestia dziedzictwa kulturowego, ochrona i opieka nad nim i tutaj właśnie fundacje i stowarzyszenia mogą składać to. Myślę, że to bardzo wpisuje się właśnie w Państwa też działania dotyczące muzyki tradycyjnej, tej kultury lokalnej, ludowej, więc bym polecała zapoznanie się, jeśli jeszcze mają Państwo chwilę i szukają jakichś środków, to myślę, że to będzie bardzo, bardzo odpowiedni program dla Państwa. Z tego co wiem, Narodowy Instytut nie planuje robienia żadnych takich spotkań dotyczących tego projektu, więc trzeba tutaj na własną rękę zapoznać się z wszystkimi regulaminami i warunkami składania, no i złożyć wniosek. Te wnioski, teraz powiem Państwu, większość instytucji przyjmuje w sposób elektroniczny. Dopiero jak się dostanie dotację, to się wypełnia papier, tak? Drukuje, wypełnia, podpisuje umowę. Na tym pierwszym etapie wszystko jest składane elektronicznie, więc też po prostu przez system, bez wychodzenia z domu. No oczywiście wniosek trzeba napisać i to jest dłuższe zagadnienie, oddzielny temat. No i wymieniłam tutaj jeszcze Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, to zachęcam, dlatego że też akurat teraz to już nabór się skończył w tym roku, jest taki program wspierania działań archiwalnych i tam można bodajże do 100 tysięcy złotych uzyskać właśnie na wsparcie takich działań oddolnych związanych z archiwizacją czy zabezpieczeniem właśnie lokalnej kultury i to też jak najbardziej w przypadku takich archiwów muzycznych czy inicjatyw muzycznych organizacji stowarzyszeń, to jak najbardziej ten program jest dedykowany. Tutaj gwiazdka jaka jest, to trzeba później w jednej z dedykowanych baz opisać tę swoją kolekcję czy archiwum, czy jakiś wycinek, ale to może być otwarty system archiwizacji, więc jak najbardziej tak jest taka możliwość. I też to, co jest ważne, to ten wniosek może być na samo uporządkowanie tego zbioru. To też jest bardzo ważne, że mogą też Państwo na to pozyskać środki. Czyli na samo to, żeby ten zbiór jakoś ułożyć i, że tak powiem, kolokwialnie ogarnąć, jak on wygląda i co z nim zrobić. Więc na to też można, o to też można zawnioskować, więc gorąco zachęcam, to w przyszłym roku też na pewno ten wniosek się pojawi. To jest takie długofalowe działanie. Być może my też w przyszłości będziemy różne wnioski tutaj dla Państwa uruchamiać. Na razie żadnego programu dotacyjnego jako Centrum Archiwistyki nie prowadzimy. I dotacje mniejszych podmiotów na koniec, no to są oczywiście tylko przykłady, zachęcam Państwa do śledzenia tutaj strony fundusze.ngo.pl, tutaj są zawsze aktualne wnioski z różnych dziedzin, można tam przefiltrować właśnie przez kulturę i wtedy Państwo zobaczą, jakie tutaj mamy możliwości dotacyjne. A BGK Orlen wymieniłam dlatego, że ono też wpisuje się właśnie w taką lokalność i to są zazwyczaj troszkę mniejsze środki, z BGK to na przykład do 30 tysięcy złotych, Orlen chyba troszkę więcej, ale to też raczej takie mniejsze dotacje, jeśli to można tak powiedzieć, że mniejsze, bo to też są oczywiście duże pieniądze w przypadku takich mniejszych inicjatyw, ale
ale też tutaj warto, zwłaszcza na jakąś promocję czy pokazanie tych nagrań, które Państwo mają w światu, to myślę, że warto właśnie tutaj składać wnioski. Tutaj nabory są też zazwyczaj raz w roku. Do BGK bodajże do końca czerwca, ale to tutaj Państwu nie potwierdzę, to trzeba sprawdzić, więc zachęcam do odwiedzenia stron internetowych. Dobrze, i teraz jeszcze patrzę tutaj, jak jesteśmy z czasem. No jeszcze spokojnie mamy troszkę, chociaż też bym chciała jeszcze od Państwa jakieś pytania Państwa odpowiedzieć, więc teraz powiem tylko tak ogólnie o wywiadach historii mówionej, o ich przygotowaniu i metodzie nagrywania. Ogólnie dlatego, że jeśli Państwo będą zainteresowani tematem, to na jesieni w tym roku będziemy prowadzić taki cykl, najprawdopodobniej będą to 4 spotkania poświęcone tylko i wyłącznie historii mówionej. Od nagrywania, takich podstaw nagrywania, po kwestie etyczne i po kwestie opracowywania i udostępniania tych materiałów. Więc już teraz zachęcam, to będą oczywiście webinaria darmowe i udostępniane w internecie, więc jak najbardziej będzie można wziąć udział. Ale dzisiaj chciałabym też, żeby dopełnić tego tematu i troszkę powiedzieć o tych nagraniach, co z czym to się je, jak to wygląda. Więc te wywiady, które będą Państwo prowadzić, bądź Państwo prowadzą, no to ja zawsze zachęcam do takiej metody biograficzno-narracyjnej, czyli do metody, w której to nasz świadek jakby jest tutaj głównym tutaj bohaterem, to on opowiada nam historię swojego życia, bo interesuje nas cała historia, więc nawet jeśli Państwo, prawda, nagrywają tutaj tego świadka w takim charakterze muzyki, którą on tworzy, ale też właśnie chcą Państwo nagrać jego biografię, no to polecam, żeby nagrać taką swobodną opowieść o całym jego życiu. I taki wywiad składa się zazwyczaj z dwóch części, czyli właśnie tej części swobodnej, gdzie to świadek samodzielnie opowiada nam o tym, o sobie, i z części z pytaniami, czyli tej części, której my dopytujemy o kwestie nas interesujące. I też w kontekście projektów, o których tak dużo dzisiaj tutaj Państwu mówiłam, to powiem, że właśnie często to jeśli nagrywamy, na przykład byśmy nagrywali jakichś lokalnych muzykantów z danego obszaru, no to też pewnie te pytania by się powtarzały nam dla tej grupy, pewne pytania, pewne rzeczy, o które wszystkie te osoby chcielibyśmy zapytać, więc to też warto sobie wcześniej, jeśli oczywiście nagrywają to Państwo w ramach projektu, muszą się jakoś z tego rozliczyć, albo chcą jednak stworzyć pewną spójną kolekcję, przynajmniej w tej części pytań, czy potem na przykład zrobić z tego jakiś podcast, albo w inny sposób jeszcze to nagranie wykorzystać, no to też myślę, że dobrze, jak te pytania dla tej pewnej grupy będą się powtarzać, ale też warto dopytać o pewne kwestie związane konkretnie z życiem tej osoby, tak? To jest właśnie ta część, kiedy możemy to zrobić. I kolejnym takim aspektem bardzo ważnym jest zgoda świadka na wywiad oraz autoryzacja, ewentualne zastrzeżenie. Też w części pytań od Państwa, jakie często dostaję, pojawia się kwestia różnych materiałów, czyli na przykład protokołów przekazania materiałów do archiwum, protokołów przyjęcia na przykład jakiegoś nagrania, czy właśnie zgody świadka. To tutaj od razu Państwu powiem, że no będziemy najprawdopodobniej w wakacje nad tym pracować, bo wtedy będzie troszkę też mniej tych naszych webinarów i spotkań z Państwem ze względu na taki sezon urlopowy, więc no wtedy skupimy się na takiej pracy merytorycznej nad tym, żeby właśnie takie wzory różnych dokumentów przygotować, żeby mogli Państwo z tego korzystać. No proszę pamiętać, że idealną sytuacją jest taka, kiedy przyjmując jakiś materiał do archiwum, niezależnie jaki to jest materiał, czy to jest ikonografia, czy to jest właśnie nagranie muzyczne, czy to jest nagranie zrealizowane przez kogoś i nam przekazane, no to żeby taką podpisać taki dokument, że to zostało przekazane przez kogo, no i też jakoś go opisać. No to jest istotne, bo też, prawda, dawniej też tego w ogóle nie robiono, jeszcze nawet 10-15 lat temu nie za bardzo to było przyjęte, nikt się jeszcze wtedy tak bardzo nie zajmował i nie przejmował jakimiś prawami autorskimi, czy osobistymi, czy majątkowymi.
Więc też no, nie było to jakoś po prostu przyjęte, że coś podpisujemy. No, po prostu ktoś przyniósł, prawda, nam materiał, no to przyjęliśmy ten materiał, bo ktoś nam przekazał jakieś swoje nagrania, no to zaczęliśmy, no to po prostu przyjęliśmy, tak, te nagrania i mamy je tutaj u siebie. I chciałabym Państwu przesłać od razu, bo wiem, że te pytania o prawo autorskie, prawo utwór i tak dalej często się pojawiają. A ja też prawniczką nie jestem, więc na te pytanie byłoby mi pewnie ciężko odpowiedzieć, ale tutaj wysłałam Państwu link. My prowadziliśmy takie webinarium z ekspertką o prawie autorskim w archiwum społecznym. Zachęcam, tu się wiele pojawia właśnie, ono jest dostępne na YouTubie pod tym linkiem, oczywiście bezpłatne. Tam się właśnie pojawia wiele kwestii związanych z tymi prawami, z prawem cytatu i tak dalej, więc takie kwestie, które też na pewno są dla Państwa często jakoś tam obecne i które się pojawiają też myślę, że mocno przy utworach muzycznych i takim zapisie, więc polecam, myślę, że w tym webinarze znajdą Państwo odpowiedzi na wiele pytań, jakie się na pewno nasuwają w związku z takimi kwestiami no, prawnymi, zwłaszcza prawnoautorskimi. Więc zachęcam, to prowadziła dr Ksenia Kakareko, która pracuje w FINie i też wykłada na Uniwersytecie Warszawskim, właśnie specjalizuje się w prawie autorskim, również jeśli chodzi o archiwa i organizacje, więc bardzo, bardzo Państwu polecam. I właśnie kwestia tej zgody świadka, czyli takiego podpisania dokumentu, no tak naprawdę teraz sytuacja prawna, jaką mamy, ten rzeczywistość, jaką teraz mamy, no to wymusza od nas podpisywanie. Znaczy powiem Państwu w ten sposób, jeśli kogoś nagrywamy i nie podpiszemy z nim zgody, no to ja bym się teraz nie odważyła udostępnić tego gdzieś w internecie, na stronie, czy wypożyczyć komuś, czy użyć do wystawy, no bo to jednak powinniśmy dopełnić tych formalności. To też jest kwestia jednak pewnego zaufania tej osoby nagrywanej do nas, że to jest zabezpieczone, że to nie będzie, prawda, wszędzie i nie tak, że każdy będzie mógł sobie to wziąć, jednak warto też zagwarantować, że to nagranie no, będzie zabezpieczone przez nas a jeśli działamy w ramach właśnie inicjatywy nie prywatnie, no to że trafi w odpowiednie miejsce i też no, nie wykorzystamy go do jakichś innych celów. Oczywiście w tej zgodzie też zazwyczaj wymienia się, dosyć szeroko można wymienić pola użycia takiego nagrania. Polecam jak najszerzej zawsze wymieniać, czyli internet i media społecznościowe, i jakieś filmy, publikacje, wystawy. Tak, Pani Ewelino, tak, jeszcze jest kwestia RODO, oczywiście to też w tej zgodzie dobrze, żeby się RODO znalazło, chociaż akurat w przypadku materiałów archiwalnych to te kwestie nie są aż, znaczy tutaj się raczej przyjmuje, że archiwalia to archiwalia i tutaj nie możemy mówić tak o danych osobowych, kiedy mamy osoby już, nie wiem, czy dawno zmarłe, tak, i po prostu, nie wiem, pojawiają się gdzieś tam w indeksach osobowych, ale to też, też powiem Państwu, że planujemy, żeby takie webinarium właśnie o RODO w archiwach zrobić, bo to rzeczywiście coraz częściej jakoś gdzieś się tam pojawia. No ale ważne, żeby tą zgodę też uzupełnić właśnie o to przetwarzanie danych i no tak, nagrywamy osoby żyjące oczywiście, no ale to tak, to wtedy oczywiście tę zgodę na przetwarzanie ich danych musimy też mieć zamieszczoną, tak, w tym dokumencie, który podpisujemy, w tej zgodzie na nagranie, to oczywiście tak, tam powinna się zawsze taka zgoda znaleźć, bo to jest też podstawą do naszego kontaktu z tą osobą, do naszego jakiegoś umieszczenia tego nagrania w bazie i tak dalej, więc to jest bardzo, bardzo i też możliwości tej osoby do ewentualnie wycofania tego nagrania, czy wycofania swojej zgody, bo warto też zawsze naszemu świadkowi historii dać taką możliwość, żeby sobie to nagranie na przykład zastrzec, czy na jakiś czas, czy do śmierci, czy zastrzec na przykład, że tylko po zgodzie tej osoby, dopóki żyje, jest możliwość na przykład jego wypożyczenia albo wykorzystania gdzieś. To zawsze tak naprawdę zależy od Państwa i od świadka. Ja też zdaję sobie sprawę z tego, że często nagrywa się, niezależnie czy to jest muzyka, czy to jest wywiad biograficzny, nagrywa się osoby jednak starsze,
dla których niekoniecznie te pola, że to będzie gdzieś w internecie udostępniane, albo gdzieś w streamingu, prawda, albo w podcaście, no to niekoniecznie muszą być pojęcia jasne. Dlatego dobrze to jakoś prosto wytłumaczyć, że to nagranie, że po prostu może się pojawić jakaś taka forma, czy filmu, jakiegoś z tego nagrania, czy może się pojawić kiedyś jakaś książka, gdzie będą fragmenty. No, dobrze to gdzieś, też gdzieś to zaznaczyć, o tym powiedzieć i też proszę pamiętać, że zawsze jest możliwość, żeby świadek sobie ten wywiad jeszcze później przesłuchał. Ja co do zasady wywiadów nie autoryzuję, ale jeśli osoba będzie mieć takie życzenie, no to jak najbardziej zawsze na pierwszym miejscu stawiamy tę osobę, która nam swoje nagranie, swoją opowieść daje, więc warto zawsze się wsłuchać w ten głos i na to po prostu pozwolić. Powiem Państwu, że raczej kiedy już ktoś się zdecyduje tą historię opowiedzieć, no to te zastrzeżenia nie pojawiają się jakoś często. Proszę też pamiętać o tym, jeśli to będzie wywiad, historia mówiona, to proszę zwrócić też uwagę na jakieś wątki wrażliwe, które się mogą pojawić. To też jest oczywiście bardzo taki szeroki temat etyki w ogóle w nagrywaniu, tak? I też tak jak mówiłam, na jesieni taki warsztat planujemy, to właśnie bardziej w takiej formie warsztatowej, dlatego że tych etycznych aspektów, czy takich aspektów związanych z wrażliwością pewnych danych, i to niekoniecznie taką wrażliwością, prawda, tak jak tutaj pojawiła się kwestia RODO, o której pani Ewelina wspomniała, ale też takich wrażliwych, no w sensie takim społeczno-rodzinnym, prawda, że czasem się zdarza, że ktoś w wywiadzie powie, że tam w rodzinie jest jakaś przemoc, albo że sąsiad jest nie taki. No też warto, żeby niekoniecznie do internetu takie informacje szły i żeby no, nie było to coś, co jakoś no, sprawi, że ktoś będzie jakieś tutaj roszczenia wobec nas, bądź naszego świadka, prawda, wysuwał. To oczywiście to są, proszę Państwa, no takie rzeczy, na które też musimy ocenić trochę z perspektywy własnej wrażliwości i może postawienia się w tej sytuacji świadka, czy chcielibyśmy, żeby takie tego typu informacje o nas na przykład się pojawiły gdzieś w ogólnodostępnej transkrypcji, prawda, gdzie można tak naprawdę, wpisując imię i nazwisko tej osoby, w internecie znaleźć, prawda, fragmenty tego nagrania, gdzie ten temat się pojawia. Czasem się zdarza, że ja po prostu obrabiając już taki wywiad później, no te takie wrażliwe rzeczy zastrzegam. Pani Zofia pyta, z czego wynika stosowana przez panią zasada o braku autoryzacji. To znaczy my przyjęliśmy, że w przypadku historii, tak przyjęliśmy po prostu w ośrodku Karta, że wysyłamy oczywiście zawsze nagranie do świadka, tak? Ale to nie jest nigdy autoryzacja w takim sensie, że to proszę teraz przesłuchać i wskazać fragmenty, które należy usunąć, albo stawiamy też na tą swobodność, tak? I to ma być taka swobodna wypowiedź. Nie chcemy potem jakby jej w jakiś sposób sklejać czy zmieniać, tak? No ważne, żeby była ona jednak w postaci takiej, jak ten człowiek nam opowiedział. I też powiem Państwu też, że często się zdarza, że ktoś po prostu tej relacji nie chce na przykład dostać, on nie chce tego słyszeć, mówi, że to jest raczej pamiątka dla rodziny, albo niech sobie badacze z tego korzystają, ale on niekoniecznie chce tego odsłuchiwać kolejny raz, więc to jest już taka powiedzmy po prostu przyjęta metoda, że no nie proponujemy tutaj takiej autoryzacji. Oczywiście jeśli pojawia się jakaś publikacja i świadek żyje, no to wtedy się z taką informacją zazwyczaj zwracamy, że będzie fragment wykorzystany do publikacji, ale to na takiej zasadzie, a jeśli jest to tylko i wyłącznie nagranie i nie ma tutaj żadnych planów wydawniczo-wystawienniczych, no to takiej autoryzacji nie prowadzimy, archiwizujemy ten wywiad i sami sprawdzamy pod kątem ewentualnie wrażliwych fragmentów, jeśli jest tworzona transkrypcja, bądź jeśli jest później... O, tutaj pani Wiola też zgadzam się, że w bramie Grodzkiej na prośbę świadka historii autoryzujemy relację, ale to jest trudne, trochę wypacza sens historii mówionej. Tak, to zgadzam się, że jak najbardziej, no bo to już wtedy często, jeśli ten świadek chce coś dogrywać, od nowa opowiadać, no to już właśnie odchodzimy trochę od tego clou historii mówionej, czy właśnie tej swobody wypowiedzi i tej takiej opowieści o życiu, która
Oczywiście może być czasem tak, że ktoś powiedział, a niech pan niech pani wytnie o tym moim synu, bo palnąłem głupotę. W sumie to nie, no to jak najbardziej szanujemy wolę rozmówcy i jak najbardziej taki fragment usuwamy, nie udostępniamy go w internecie. Dobrze, to może tak ogólnie na razie tyle. Jeśli będą mieli Państwo pytania, to jeszcze odpowiem, ale chciałam też powiedzieć troszkę o zabezpieczaniu i troszkę też o nośnikach, na jakich będziemy zabezpieczać. To postaram się w miarę szybko, bo już tutaj półtorej godziny prawie minęło, a jeszcze trochę tematów przed nami. Ale tak, to też jest na pewno temat, który Państwa interesuje, no bo jeśli nagrywają Państwo audio albo wideo, no to będą to pliki w zależności od zapisu, tak, czy to będą wave, MP3, MP4, no to w zależności, prawda, co Państwo nagrywają. Zazwyczaj jeśli jest to nagranie samego audio bez wideo, no to najlepiej nagrywać w wave'ach, to pewnie większość Państwa wie, no bo też tą muzyką tradycyjną czy nagraniami się zajmuje, więc zakładam, że też Państwo z jakiegoś bardziej profesjonalnego sprzętu korzystają, a jeśli nie, to polecam raczej dyktafony takie, no, dobrych firm, Zoom, Tascam. Gdyby ktoś z Państwa na przykład składał wniosek i dopiero przymierzał się do zakupu, to proszę śmiało, chętnie doradzę, proszę śmiało napisać, chętnie pomogę w wyborze sprzętu. Jeśli chodzi o nagrania wideo, ja nie mam aż takiego doświadczenia, więc tutaj raczej bym nie mogła. Pani Ewelino, już nie wiem, czy sobie teraz przypomnę, bo nie mam ze sobą dyktafonu, ale napiszę do Pani, dobrze? Przepraszam, bo nie pamiętam teraz. Ja mam to po prostu zapisane na stałe w swoim dyktafonie i używam przy wszystkich nagraniach, ale to dam Pani znać, bo wiem, że też tutaj pani pisała, prawda? Tutaj do mnie pamiętam z poprzedniego, prawda? Na którymś webinarze Pani była, z tego co kojarzę, więc możemy po prostu kiedyś jeszcze o tym porozmawiać, ale jeśli chodzi o dyktafon, no to też wiadomo, że coraz częściej się pojawia, że ludzie nagrywają na tych dyktafonach w telefonie, ale to nie polecam takiej metody, jeżeli rzeczywiście chcą Państwo nagrać w takim bezstratnym formacie i w dobrej jakości. No oczywiście też można, warto też mieć program, dzięki któremu Państwo później to nagranie, czy nagranie audio, czy wideo będą mogli sobie wyczyścić. I też Państwu chciałam taki jeden program pokazać, to może za chwilkę, tak. Bo ja tu generalnie polecam Państwu raczej rzeczy darmowe, więc jeśli chodzi o nagranie audio w zupełności, wystarczy Państwu program Audacity. Może Państwu też wkleję. Można go pobrać za darmo. Daje ogromne możliwości. No powiem Państwu, że ja też do dzisiaj wszystkich nawet nie testowałam, nie wszystkie możliwości tego programu. Darmowy program do obróbki dźwięku, można w nim spokojnie czyścić szumy, można wycinać fragmenty, doklejać, całkowicie wystarczający program na nasze potrzeby, więc naprawdę polecam. Ja na tym programie przez no tak naprawdę 2 lata pracowałam, jeśli chodzi o właśnie o obróbkę dźwięku i nawet jak jest czasem nagranie gorszej jakości, to można troszkę spróbować je podciągnąć w tym programie, usunąć jakieś szumy, coś tam zgłośnić, coś przyciszyć, więc zachęcam. No i jeśli chodzi o wideo, to tylko wspomnę, że jeśli Państwo szukają jakiegoś darmowego programu do obróbki wideo, to firma, która produkuje kamery i nazywa się... Teraz sobie nie przypomnę, ale w każdym razie jest taki program DaVinci Resolve i on w wersji podstawowej jest darmowy. I tutaj w szczegóły niestety nie wejdę, dlatego że jeszcze tego programu jakoś szczegółowo nie testowałam, ale może w przyszłości będzie okazja, żeby też troszkę więcej poświęcić czasu w ogóle na nagranie wideo, bo to też jest oddzielny temat i takie warsztaty z nagrań wideo też najlepiej jednak robić w formie stacjonarnej. I tutaj może tą kwestię nadawania sygnatur, opisów i udostępniania sobie pominiemy, powiem o tym więcej za tydzień, bo to są też już takie kwestie związane z opracowaniem naszej kolekcji dźwiękowej. Może tylko odnośnie udostępniania, no to tak jak wspominałam wcześniej,
jest zawsze możliwość streamingowania i są programy płatne, licencyjne, które można po prostu wykupić na jakiś określony czas, które dają możliwość przesyłania po prostu całych nagrań w takim streamingu online'owym przez określony tam, prawda, czas wyznaczony, w zależności od programu, bo są programy, gdzie da się ustawić, że po 14 dniach na przykład nagranie znika, są takie, gdzie trzeba ręcznie kasować. Więc to jest taka możliwość, no bo tak jak Państwu też wspominałam wcześniej, budowanie własnego zaplecza do streamingu to jest kosztowna już zabawa i pewnie nie każdy ma taką możliwość. No i jest właśnie też kwestia repozytorium i to, o czym wspominałam, czyli otwarty system archiwizacji już wkrótce będzie dawał taką szeroką możliwość udostępniania w nim w całości nagrań dźwiękowych, na początku audio, więc też zachęcam, żeby sobie Państwo ten nasz otwarty system archiwizacji przetestowali. A tak wygląda program... Przepraszam, coś tutaj. Program Audacity. To może jak nie zachęcająco, ale na początku, ale on jest może też nieintuicyjny i dosyć taki, jeśli chodzi o szatę graficzną, mało atrakcyjny, ale myślę, że warto sobie wypróbować. No chyba, że Państwo z czegoś innego korzystają, no bo teraz nawet te takie programy, filmy, dźwięk, zdjęcia tutaj, które są w pakiecie Windowsa, dają też spore możliwości, no ale na pewno nie takie, jak daje Audacity. I kolejny temat to jest też temat bardzo szeroki i na pewno można by o nim troszkę dłużej mówić, ale to tak tylko zaznaczę, też dopasowując tutaj troszkę te nasze możliwości i charakter naszego spotkania, to kwestie przechowywania plików cyfrowych. No, zakładam, że większość z Państwa posługuje się plikami cyfrowymi, a nawet jeśli nie, to planuje swoje pliki cyfrowe zdigitalizować. Oczywiście, jeśli są to pliki dźwiękowe, jakieś nagrania na taśmach, czy na VHS-ach, czy inne, no to wiadomo, że są na rynku firmy, które się w tym specjalizują i zazwyczaj po prostu dają jakieś stawki, prawda, tam zazwyczaj od... tak, pan Bart tutaj też pisze właśnie Audacity, tak. Tak, to już rzeczywiście takie narzędzie do obróbki dźwięku, które daje szerokie możliwości, jak najbardziej się zgadzam. I jeśli chodzi o przechowywanie plików, przepraszam, tak jak wspominałam odnośnie tej digitalizacji, no to zazwyczaj też Państwo zobaczą, że firmy tam stawki wyznaczają, czy tam od minuty zazwyczaj nagrania i to zresztą można sobie sprawdzić, ta oferta jest duża, no bo też coraz więcej osób decyduje się, żeby tam swoje domowe płyty, VHS-y i tak dalej zgrywać. Ale też większość archiwów historii mówionej, tych większych w Polsce, ale też mniejszych inicjatyw, no to już te swoje zbiory zdigitalizowała dawno, a jeśli Państwo nagrywają teraz, no to wiadomo, że nagrywa się to już w formie cyfrowej, to są tak zwane pliki born digital, czyli to są pliki, które już urodziły się cyfrowe, czyli od początku swojego istnienia były plikami cyfrowymi. No oczywiście to, co się zawsze pojawia nam przy plikach cyfrowych, to jest co z tymi plikami zrobić. I tutaj wymieniłam Państwu właśnie kilka takich możliwości. Pewnie to, co wraz z takimi cechami, ale o których na pewno też Państwo świetnie wiedzą, prawda, czyli pamięć USB, dysk zewnętrzny, no to są takie podstawowe rzeczy, prawda, dosyć niska relatywnie cena, ale też wraz z wielkością może tego miejsca na przechowywanie danych może wzrastać. Dysk zewnętrzny to dobre zabezpieczenie dla raczej niewielkich zbiorów albo jeśli mamy albo jako takie zabezpieczenie dodatkowe. No karta SD, to kartę SD podałam bardziej jako taki dodatek, no bo to zawsze jak się jedzie na wywiad czy na nagranie, to prawda też kartę Państwo zapasową warto, żeby ze sobą mieli, czy to do kamery, czy do dyktafonu, czy do jakiegoś innego sprzętu, którym Państwo nagrywają, tak? Więc no te ceny nie są wcale wysokie. No ale już kiedy tych danych mamy dużo
dużo, tak naprawdę dużo, i zwłaszcza jeśli Państwo nagrywają nagrania wideo albo planują je nagrywać, no to nagrywanie w dobrej jakości, a już teraz się pojawiła, prawda, to nawet już 4K i tak dalej, niektórzy już tak wywiady nagrywają, no to rzeczywiście wielkości tych plików mogą być później zatrważające, biorąc pod uwagę, że mamy tam na przykład dysk zewnętrzny, który ma 1 tera, a zrobimy jeden projekt i to tak naprawdę te surówki tak zwane, czyli surowe wywiady nieprzekonwertowane, które powinniśmy też zachowywać, proszę o tym pamiętać, zachowujemy też nagrania surowe, czyli w tym pierwotnym formacie zapisu, w niestratnym formacie zapisu, no to wtedy robi się nam już problem przechowywania takich plików. No i jeśli chodzi tutaj o wybór, to ja wymieniam takie dwie możliwości. Tym chyba najczęściej wybieranym teraz przez organizacje, instytucje, czy też osoby prywatne jest po prostu chmura, czyli tak naprawdę usługa, gdzie to firma zewnętrzna dba o bezpieczeństwo naszych plików, a my płacimy po prostu za określoną przestrzeń. No i ze względu na rozwój, tak, tego naszego świata teleinformatycznego, no to te... Jest to też coraz szersze możliwości, coraz tańsze też są te narzędzia chmury do przechowywania. Tutaj też kilka Państwu przykładów podałam. No i serwer NAS to tak naprawdę to już jest większa zabawa, to serwery to raczej większe instytucje posiadają i do tego też więcej o tym Państwu nie powiem, to już jest sprzęt, do którego musimy mieć po prostu specjalistę, który nam to też skonfiguruje i tutaj ceny tu mogą się wahać od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Ale też to co jeszcze może tylko dodam, bo na pewno... też jak widzą Państwo, że tutaj coś jest płatne miesięcznie, na przykład chmura, no to też pojawia się kwestia finansowania. No, to jest niestety tak, że zakupy takich materiałów, czasem w projekt się da wpisać, a czasem się nie da. No to proszę mieć to też na uwadze i może tutaj o tym nie wspominałam, ale też istnieją takie projekty instytucjonalne. To są właśnie takie projekty dla organizacji pozarządowych, najczęściej dedykowane, które mają na celu właśnie finansowe wsparcie takich, że tak powiem, zakupów, rzeczy trochę niezbędnych do funkcjonowania, ale które no, ciężko wpisać w takie projekty dokumentacyjne czy projekty, gdzie musimy mieć określony efekt będący jednak jakimś działaniem na zewnątrz, tak? Czyli to mogą być zakupy jakiegoś sprzętu właśnie do nagrywania, czy laptopów, czy drukarki, skanera i tak dalej. No to zazwyczaj czasami są możliwości, że w jakimś takim dużym projekcie można na takie rzeczy wpisać, tak? Wpisać taką rzecz w projekt, jeśli jest niezbędna, ale jeśli nie, no to takie projekty instytucjonalne, na przykład Fundacja Batorego takie projekty dla NGO-sów prowadzi i też prowadzi teraz Narodowy Instytut Wolności, tak? O ile się nie mylę, dla cały taki pakiet projektów dla organizacji, gdzie właśnie o takie wsparcie instytucjonalne i wsparcie związane z zakupami różnych materiałów niezbędnych do pracy. No a dzisiaj jednak te rzeczy związane z IT są niezbędne do pracy, można tam wnioski o to składać. No i to też jest niestety taki problem, że no jak wykupimy na coś licencję i musimy później to utrzymać, no to jest zazwyczaj takie trochę szukanie pieniędzy, prawda, no bo... ale to tak naprawdę też jest Państwa decyzja, jak to zabezpieczyć. No my w ośrodku Karta mieliśmy po prostu serwer, na którym znajdowała się całość zasobu archiwum, a jeszcze dodatkowo oczywiście taki serwer miał zabezpieczenia, dzięki którym był backup, a dodatkowo na przykład Archiwum Historii Mówionej w ośrodku Karta, no miało też swój backup w Domu Spotkań z Historią, no bo jest to archiwum wspólne, więc było to takie podwójne zabezpieczenie, no na takiej zasadzie, no ale też jeśli mają Państwo tylko na ten moment te swoje zbiory gdzieś na dyskach zewnętrznych pamięci USB, no to dobrze jest to mieć gdzieś w dwóch egzemplarzach przechowywane, tak, żeby no, mieć tą pewność, żeby tego po prostu nie stracić na wypadek jakiejś awarii któregoś z tych narzędzi do przechowywania. I to już powoli zbliżamy się do końca, jest za 27, więc też już troszkę tutaj mówiłam, ale tak jak wspominałam wcześniej, tutaj
za tydzień opracowanie zbiorów w otwartym systemie archiwizacji. I na tym spotkaniu chciałabym właśnie Państwu opowiedzieć, jak w ogóle takie z archiwum sobie zrobić, jak ułożyć go od A do Z, strukturę opisać, jakie zbiory gdzie przyporządkować. I będziemy pracować właśnie w otwartym systemie archiwizacji, w tym narzędziu, o którym wspominałam, i mam nadzieję, że tam też rozjaśni się Państwu wiele rzeczy związanych z tym, jak się tworzy kolekcje, co zrobić z nagraniem, które nam na przykład doszło, gdzie je dopisać, jak to poukładać sobie wewnętrznie tak, żeby ta struktura była jasna i dla nas, i dla osób, które będą chciały z naszych zbiorów skorzystać. Powiemy sobie też przy tej okazji trochę więcej o opracowaniu archiwalnym, z czym to się je, i też postaram się Państwu pokazać, że wcale nie jest to trudne i że otwarty system archiwizacji daje takie możliwości podpowiedzi, że właśnie osoby nieprofesjonalnie się tym zajmujące jak najbardziej mogą w nim pracować i swoje zbiory tam wpisywać. I też zachęcam Państwa do tego, aby tą swoją inicjatywę związaną z muzyką tradycyjną, z archiwistyką społeczną wpisać do naszej bazy. Tworzymy taką ogólnopolską bazę archiwów społecznych. Jest już ich około 500, więc warto się do tej bazy dopisać. Też będą Państwo wtedy widnieć na stronie archiwa.org, czyli na naszej stronie internetowej. Też informacja o Państwa zbiorach się tam pojawi, więc myślę, że warto. I ja też ten pakiet tych dzisiejszych informacji do Państwa oczywiście wyślę, a rekrutacja na to spotkanie za tydzień pewnie pojawi się jakoś w tym tygodniu. To jeszcze ustalę na pewno z panią Martą i z panią Małgorzatą z Forum Muzyki, w jakiej formie tym razem będzie ona przeprowadzona. No i zapraszam, jeśli mają Państwo jakieś pytania, to jest moment, żeby jeszcze tutaj na czacie takie pytanie wpisać. A ja też Państwu tutaj podam kontakt do siebie. Można śmiało pisać na adres szkolenia @casarchiwa.org. Ja tego maila obsługuję, albo na adres ogólny kontakt, gdyby po jakimś czasie się Państwu pojawiły pytania i czy wątpliwości, czy sugestie, czy uwagi, też będę za nie wdzięczna. A tak jak wspominałam, nagranie będzie z tego webinaru będzie dostępne również na kanale YouTube. Dobrze, to poczekam jeszcze 2 minuty, czy coś się pojawi, czy nie na naszym czacie. Dziękuję Pani Zofio, dziękuję Pani Renato. Jeśli jeszcze jakieś pytania Państwo mają, śmiało proszę pisać, a jeśli nie, to będziemy powoli kończyć. Dziękuję Pani Marysiu, cieszę się, że się podobało i zapraszam na kolejne. Dziękuję Pani Waldku, Pani Magdaleno. Dziękuję również. Dobrze, to dziękuję Państwu serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia. O, Panie Łukaszu, zapraszam koniecznie, tak, zapraszam, cieszę się, że się Panu podobało i zapraszam na kolejne, ja też będę wtedy prowadzić, także mam nadzieję, że się spotkamy. Dziękuję bardzo za te słowa. Pani Anna również dziękuję. Dobrze, to dziękuję Państwu i do usłyszenia, do zobaczenia.